mokro, zimno, cimno i do domu daleko. Nagrywać czy nie nagrywać? No ale jak tu nie nagrać odcinka, jeżeli jest środa? Dzień dobry, witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik. Dziś jak widać mokra środa, więc na gazik jest pogoda, ale najpierw pokażę wam, co tutaj się dzieje na przykład w tunelu foliowym. Wczoraj cały dzień spędziłem na dachu tunelu foliowego, ponieważ musiałem wymienić folię. Co prawda folii nie starczyło mi, żeby pokryć cały dach, ale jak widzicie, znakomitą część poszycia wymieniłem. Zostały tylko tutaj, że tak powiem, te dwa okna jeszcze ze starą folią. Właściwie nie wymieniłem, tylko dołożyłem tą folię, więc tym bardziej będzie to wzmocnione, bo folia już ma prawie 4 lata, już się w niektórych miejscach po prostu zużyła. O, zobaczcie, tak jak tutaj, i po prostu do środka podczas deszczu wlatywała mi woda. Natomiast dzisiaj większą część przedpołudnia, właściwie aż do popołudnia, spędziłem na plewieniu tutaj w tunelu foliowym, tutaj gdzie rosną moje pomidory. Plewiłem, nawoziłem, wyrywałem chwasty, robiłem porządek również ze ścieżką, bo ciągle mi tutaj na tej ścieżce rosną mi tutaj chwasty, jakieś trawy, jakieś skrzypy polne, lebioda i inne. Natomiast póki co mam święty spokój. Teraz będę tylko dokładał sukcesywnie skoszoną trawę. Tak jak tutaj, zobaczcie. Tutaj mam skoszoną trawę, która przekompostuje. Ona zamienia się w tej chwili w siano. Dzięki temu trochę wolniej paruje ziemia, więc pomidory na dłużej mają wilgoć. Tutaj wysypałem na ścieżkę igły z drzew iglastych, tych, które rosną na mojej działce, i mam nadzieję, że te igły powstrzymają trochę wzrost tej trawy. Więc tak, w tunelu foliowym pomidory rosną, pomidory dojrzewają, zbiory już pomidorów trwają. Natomiast wracając do kur, a właściwie wracając do kurnika, dzisiaj jest ostatni dzień pracy Stacha. A właśnie, a propos Stacha, trochę dawaliśmy w gazik, zostawiłem go samego i widzę, tak sobie z daleka patrząc, że coś mojego pracownika nie widać na stanowisku pracy. Być może już stwierdził, że skoro dzisiaj kończy się jego umowa, to już może sobie odpocząć. Ale właściwie ma rację, bo tak jak powiedziałem, dziś jest mokra środa, więc na gazik jest pogoda. Oj, proszę, proszę bardzo, Stasiu, co ty tam robisz? Co ty z tą flaszeczką tutaj? Troszkę pociągnęło się za dużo, co? W związku z wykonaniem zaplanowanych zadań w terminie ogłaszam czas wolny! Wstawaj, Stasiu, wstawaj! Bo do domu jechać trzeba. Wstawaj, chłopie. No to dopiero Stasiu jest, zobaczcie. Chłopak ledwo się trzyma na nogach. Proszę, proszę, Stasiu. Oto flaszeczka od Oli i Maćka. Tak jak powiedziałeś, masz już czas wolny, więc możesz sobie odpoczywać i dawać w gazik. Natomiast wracając do rzeczy troszkę poważniejszych, muszę skontrolować, jak się mają moje kurki oraz moje kurczaki w ten deszczowy dzień nijaki. Ale widzę, że wszystko jest w porządku. Mówiąc już tak całkiem poważnie, przechodziła nawałnica. Stasiek zmógł i po prostu wiatr go mokrego i ciężkiego przewrócił. Więc niniejszym od dzisiaj Stasiu, że tak powiem, przechodzi w stan spoczynku. Tutaj moja kwoka Alicja
pod skrzydłami ma swoje kurczaki. Wszystkie kury tutaj korzystają z tego, że ziemia namokła, więc wychodzą różnego rodzaju robaczki spod ziemi, głównie dżdżownice. Ja jeszcze sypnę im troszkę ziarenek, tak aby je rozruszać, tak abyście mogli widzieć je w pełnej aktywności. A przy okazji troszkę sobie podjedzą. Chodźcie, chodźcie. Wasza ulubiona karma ze skrzydlate.pl. Proszę bardzo. Smacznego. Bo widzę, że im kurczaki są starsze i większe, tym tej paszy więcej idzie. No na co czekacie? Chodź, Krysia, chodź. Chodź tutaj, jedz i rośnij, jak to mówiła moja babcia. Tak więc, moi drodzy, to tyle. To taki króciutki odcinek ze względu na pogodę, ze względu na to, że jest mokro. Co prawda w tej chwili chwilowo przestało padać. Natomiast i tak jest już taka pora, jest już taka godzina, że najwyższy czas, abym brał się za montaż tego odcinka, bo i z tym pewnie trochę mi się zejdzie, a nie chciałbym wrzucać go na kanał, jak już wszyscy pójdziecie spać. Jajka też już wybrałem z kurników, natomiast dawno nie odwiedzaliśmy z kamerą Haliny, super kwoki, która wysiaduje nawet ziemnioki. Halina, widzowie chcieliby dostać buziaka. Halina, buziak dla... Tak jest! A sponsorami dzisiejszego odcinka są Olaj Maciek, od których otrzymałem gazik, który zagrał w dzisiejszym odcinku. Tak więc Olu i Maćku serdecznie pozdrawiam. Oraz pani Krysia 58, która nie po raz pierwszy, nie po raz drugi, nie po raz trzeci wspiera żyjące tutaj kurki. Pani Krysiu, serdecznie dziękujemy za wsparcie. Dziękuję wszystkim VIP-om i promotorom w imieniu własnych pana mecenasa oraz żyjących tutaj kurek, kogutów oraz kurczaków. A dla was wszystkich, jak zwykle, wielkie, ale to wielkie brawa. A kto to? Zaprosiłem was tutaj, żeby się z wami pożegnać. Pomimo tego, że gwałtem chcą mnie utrzymać na stanowisku, odchodzę. Odchodząc, chciałbym wam podziękować. Myślę, że zachowacie o mnie dobre wspomnienie, bo byłem dla was jak prawdziwy ojciec i nie jeden pod moją ręką, nie chwaląc się, wiele się nauczył. Nie wiem, kto to będzie moim następcą. Żal mi się z wami rozstawać. Bo chociaż może i nie byłem delikatny, ale taka już moja natura. A sercem z wami związałem się.